Panieneczko! Przecudowna! Co tam, smoki przepiękne? Robimy wasze czytanko na marzec. Dobra? I patrzymy na pracę, na miłość. Najpierw na miłość. Zawsze robimy sobie dwa rozkłady. I później patrzymy na pracę, na cele do osiągnięcia, czyli co jest możliwe z dobrych rzeczy do osiągnięcia w tym miesiącu i później jeszcze wy z każdym znakiem zodiaku. No, wy z każdym znakiem. Jeszcze raz i lecimy. Panna, dobra, jeszcze raz. Panna, marzec, miłość. Jeszcze raz. Panna, marzec, miłość. Dobra, dobra, dobra. Możemy rozkładać. Wiecie co, ja już nie wiem, co to jest za miesiąc. Który znak z kolei? Tyle, ile jest wykluczających się energii w tym miesiącu, to albo to będzie tak, że pierwsza część miesiąca będzie beznadziejna dla wszystkich, a potem wszyscy nagle z martwych wstaną. No, no właśnie. Miśki są. Ona zaraz przestanie szczekać. Czekajcie chwilę. Ja sobie w tym czasie wezmę kartę. Ona zaraz przestanie szczekać. Córki. No. Jeżeli chodzi o radę, bardzo ciekawa. No to drugie jest trochę dziwne. Słuchajcie tu. Może być trochę... Trochę takiej energii jakiejś paranoi czy braku zaufania. Czy to jest słuszne, czy nie, trudno mi powiedzieć. Ale w każdym razie mamy pokazane, że jeżeli chodzi o marzec, to co mówiłam, co zaczęłam przed chwilą mówić, jak pies zaczął szczekać. Słuchajcie, bardzo dużo znaków ma taką ambiwalentną trochę energię. Z jednej strony jakieś spełnienia marzeń i niewiadomoca, a z drugiej strony jakieś poczucie fiaska i jakieś nieudane rzeczy. I albo to oznacza, że się ma za dużo ludzi w życiu, albo to oznacza, że się nam ten miesiąc podzieli jakoś, po prostu. I być może, kochani, u was będzie też coś takiego, że na przykład pierwsza jakaś tam część, nie wiem, czy połowa, czy pierwszy tydzień, czy tam ile... Ileś tam pierwsze dni marca będzie jakieś bardziej problematyczne, a później, tak jak właśnie mówię, jakieś zmartwychwstanie, nie wiadomo co. Dlatego, że dokładnie tak to w waszym tym rozkładzie wygląda, że początkowo jakieś problemy, nieudane coś, brak zaufania, jakaś paranoja, jakieś rany, jakieś przewidywanie rozstań albo właśnie rozstania. Chyba później powroty, no bo tak to trochę wygląda, ale w każdym razie jakieś negatywne rzeczy, po czym zmienia się to w sielaneczkę. Sielaneczkę, która wygląda jak nowy horyzont, nowe horyzonty, być może jakieś poszerzanie horyzontów, ale nowe jakieś plany. Widzimy światełko w tunelu, mamy spełnienie marzeń i nie wiadomo jaką stabilizację, ale właśnie początek tego miesiąca tak wygląda trochę dziwnie. Nie wiem, czy początek, czy połowa, no tego nie wiem, ale... Powinno się jeszcze w marcu to wyklarować, w sensie, że nawet jeżeli część marca duża, nawet jeżeli część marca będzie średnia, to później powinno się to wyklarować, powinno już być dobrze. Ok. I teraz tak. Mamy dwa przekazy. Jeden jest niby dla ludzi z ludziem, drugi może być dla singli, ale teoretycznie też może być dla ludzi z ludziem. To nie ma znaczenia. Mamy dwie grupy ludzi, ok? I pierwsza grupa ludzi ma pokazane, że ktoś... coś przeoczy, albo że zwróci uwagę na coś innego i to spowoduje w kimś rozczarowanie. O czym ja mówię? Nie wiem. Ale zwrócenie uwagi na coś innego, rozczarowanie, albo podjęcie decyzji o rozstaniu, też może być, albo podjęcie trudnej decyzji jakiejś, albo...
określenie priorytetów i te priorytety będą w taki sposób określone, że ktoś na tym ucierpi. Przykładowo, jeżeli ktoś ma dwie osoby, mamy sobie tu rodzinę, a tutaj kochanka albo kochankę, no to musielibyśmy zranić tą kochankę lub kochanka, bo priorytetem w tym miesiącu będzie rodzina. To jest tylko przykład, to nie musi być dokładnie taka sytuacja. Podaję przykład. Jeżeli by, nie daj Boże, panna była singlem, który czeka na to, aż on zostawi żonę, czy ona zostawi męża, to ja chyba nie muszę mówić, jak to wygląda. Wygląda to kiepsko. Natomiast może być tak, że przez większość marca będzie między wami problem, a później nagle zobaczycie światełko w tunelu. Ale to jest tylko obietnica i więcej czekania. Nie wiem, czy to jest tego warte. Jeżeli to jest wasza stabilna relacja, wasze małżeństwo, wasz związek, wasza rodzina, wasza relacja, która jest na wyłączność, to jest pokazane, żeby się na niej skupić. Ja nie wiem, kto komu zrobi coś niefajnego w tym miesiącu. Nie wiem, kto komu... Ja nie mówię, to nie musi być zdrada. Pewnie, że mogą być trójkąty, bo mamy dwie trójki, ale nie muszą być. To nie muszą być zdrady, to może być zranienie, to może być słowo, ale również może być wybór. Na przykład, skupię się w tym miesiącu na pracy bardziej niż na tobie i druga osoba na przykład ucierpi na tym. Wiecie, o co mi chodzi? Czyli ktoś jest niezadowolony, może też być ktoś chory, albo może być jakaś sytuacja niezależna od was, czyli wy we dwójkę jesteście ok, a jakaś sytuacja zewnętrzna, która trochę komuś pokrzyżuje plany. W każdym razie jest pokazane, że jest jakiś niesnasek lub zawód, zawiedzenie, że ktoś jest zawiedziony, a w porywach u niektórych z was nawet mogłoby to oznaczać rezygnację z jakiegoś romansu lub z relacji, która naprawdę już nie działa. Ale to tylko do tych, mówię, którzy mają taką relację. Jeżeli byście rezygnowali z jakiejś niedobrej relacji, to pokazujecie mi automatycznie, że w momencie rozstania czy decyzji tej takiej, zakomunikowania tej decyzji, mimo że cierpicie i jest wam przykro, to jest pokazane, że zaczynam planować nowe życie. Mam plany na życie. W ogóle każdy problem, który by się pojawił w marcu, jest pokazane, że będzie rozwiązywany. I to jest akurat dobra wiadomość. Ci, co mają związki, skupcie się na swoim związku. Ci, którzy mają relacje z czyimś mężem, on pozostanie tamtym mężem albo żoną, czy coś takiego. Pozostanie. Dlatego wtedy bym raczej na waszym miejscu uważała. No bo ile będziecie czekać? No o to mi chodzi. Dobra? Zwrócenie uwagi na kogoś innego lub na jakąś inną osobę. Ktoś zwraca uwagę i tym samym rani swojego człowieka. Uważajcie, żebyście czegoś takiego nie zrobili. Wy się skupcie na swoim związku. Jest też pokazane, że być może w waszej relacji coś się psuje i być może ktoś cierpi. Jeżeli ktoś cierpi, to dobrze byłoby... Ja nie wiem dlaczego. Może jest chory i cierpi, a może cierpi, bo ma za mało miłości i brakuje mu albo jej czegoś w tej relacji. Wtedy dobrze byłoby się przyjrzeć swojej własnej relacji. Przyjrzeć się. Drugi przekaz jest bardzo dziwny. Wygląda mi na to, że może być dla singli. Jeżeli jest dla singli, to uważajcie, bo możecie mieć romans w marcu. Możecie. Będzie to stabilne? Nie wygląda mi. Uważajcie, bo może przyjść do was manipulant i nawet nie wiem, czy nie kłamca. Jest też pokazane, że jest gdzieś jakaś osoba i tu jest możliwe, że to jest wodnik, ale absolutnie się nie upieram. W ogóle się nie upieram. Ale jest gdzieś jakaś osoba, która albo nie może podjąć decyzji, czy chce być z wami, czy z kimś innym i w tym momencie powtarzam to, co powiedziałam przed chwilą, dokładnie to samo. Albo ta osoba nie przyznaje się, że ma jakieś fiasko, nie przyznaje się, że się mu lub jej nie udało coś w życiu, że jest niezadowolona, niezadowolony, że nie chce związku, nie przyzna się. Przyjdzie do waszego życia i nie powie nic na temat swoich oczekiwań. Czyli będzie kłamać. Co z wami chce zrobić ten człowiek? Romans. Będzie fajny ten romans? Może być na początku fajny. Będzie prowadził do stabilizacji? Nie wiem. Ja wam powiem tylko tyle. Wcale nie mówię, że macie uniknąć tego romansu. Wy zrobicie, co będziecie chcieli. Jeżeli się wam to spodoba, to będziecie to robić. Ale
nie planować niczego poważnego i nie wkładać sobie do głowy, że to będzie już do końca życia. Bo ten człowiek to nie jest człowiek, który planuje poważny związek. Nie jest. Mało tego, uważajcie, żebyście nie mieli jeszcze do czynienia z jakimś narcyzem, tak zwanym ukrytym, czyli tym takim, którym wie, że... A właśnie nie, że wie, ale że wiecznie się żali, jaki to on jest biedny, jak to jemu się nic nie udaje, jak to jemu każdy na drodze staje i mu przeszkadza i tak dalej, i tak dalej. Bo wy jako panna będziecie chcieli go ratować. Nie wiem, czy powinniście. Nic więcej nie mówię. Jeżeli to jest nowa osoba, to uważajcie na nowe osoby, bo to może być coś, przekłamanie jakieś tu może być. Coś, ktoś się nie przyzna do czegoś. A jeżeli to jest stara osoba i wraca, jakieś totalne fiasko tu jest pokazane. Tej osobie się coś innego nie udało. I dlatego do was przychodzi. Po co? Po romans. Po romans. Po związek? Nie, nie po związek. Po romans. Można mieć romans. Można. Pod warunkiem, że nie chciałoby się mieć coś poważnego. Bo jeżeli chce się mieć coś poważnego, a człowiek machnie ręką i powie, dobra, to dajcie chociażby ten romans, to będzie później człowiek cierpiał. Niestety. Dlatego otwartą mieć głowę, otwarte oczy, uszy i wszystko. I mieć taką uważność. Wydaje się, że panna dobrze na tym wyjdzie, jeżeli będzie w miłości w marcu o ciupineczkę podejrzliwa. Ciupineczkę. Troszkę. Nic się nie stanie. Możecie być troszkę podejrzliwi. Troszkę nieufni. No. Absolutnie nic złego się nie stanie, a może wam to wyjść na dobre. Misiaczki. Dobra. Zobaczmy, co w pracy. Dobra. Czemu nie mogę potasować? Napijmy się wody. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Panna, praca. Panna, praca. Odpuszczenie, machnięcie ręką, nuda, rezygnacja. O Jezusicku, co to jest? Ale co chcecie odpuścić? Uważajcie na wydatki, bo jeżeli nie macie jakichś nie wiadomo jakich milionów, tylko macie tak powiedzmy ograniczony budżet, to moglibyście mieć tendencję w tym miesiącu. Ja nie wiem dlaczego, wszyscy mają takie zamydlone oczy w marcu. Ja wam mówię, to są ryby, to jest miesiąc ryb. I wszyscy mają zamydlone oczy. A to nie jest wina ryb, to jest po prostu jakaś energia taka dziwna, taka... No. Co to ja mówiłam? A czekajcie, kiedy jest nów? 10 marca jest nów, nie? Czy ja dobrze to mówię? 10 marca? Cholera, nie pamiętam. Dobra, nie pamiętam. A pełnia? To by była pewnie 2 tygodnie później, tak? Pod koniec marca byłaby pełnia? No, to będzie pełnia w pannie. Bo ryby wedyjskie, no, ciekawe. Może po tej pełni coś się wydarzy pozytywnego. W waszym znaku? Zobaczymy. Jak ktoś uważa, że pełnia będzie w wadze, to niech popatrzy na niebo w trakcie pełni. I się przekona na własne oczy. No. Misiaczki! Ajajajajaj, dobra, posłuchajcie, jeżeli jesteście zmęczeni, mówię tylko do tych, którzy są, zwolnijcie. Zróbcie troszeczkę ten swój kalendarz troszeczkę bardziej taki miejscami bardziej wolny. Tyle. Zwolnijcie. Dlatego, że wy się możecie bardzo łatwo wypalić w tym miesiącu, jeżeli będziecie gonić. To jest raz. Dwa. Uważać na wydatki, nie planować. Ja bym nie planowała większych wydatków. Na przykład moglibyście planować, nie wiem, inwestycje albo
zakup jakiegoś bardzo, jakiejś dużej rzeczy, na przykład mieszkania albo domu, albo jakiś remont, nie wiadomo jaki, oj, nie wiem. Nie wiem, czy bym planowała w tym miesiącu, jeżeli mam być szczera. No. Wyjazd? Tak. Chcecie planować wyjazd? Chcecie gdzieś jechać? Tak. Chcecie się czegoś uczyć i się rozwijać? Tak. Wszystko tak. Ale duże wydatki, planowanie jakichś bardzo takich, bardzo, bardzo drogich rzeczy, bez jakiegoś przemyślenia, nie wiedząc jeszcze, czego się tak naprawdę chce, to nie, to nie. A dwa, tak jakbyście odpuścili coś w tym miesiącu i jeżeli odpuszczacie, bo się czujecie wypaleni lub zmęczeni, to może to i lepiej, bo wy i tak pójdziecie do przodu. Może powinniście trochę odpocząć. Tak jak powiedziałam, ja mam wizję waszego kalendarza, który mógłby być troszkę mniej wypełniony, ale tak jakby, że to dobrze, żeby był mniej wypełniony. I albo wy go mniej wypełnicie, bo chcecie odpocząć, albo z jakiegoś powodu on jest mniej wypełniony. Słuchajcie, trochę to tak wygląda, no nie będziecie zadowoleni, ale trochę to tak wygląda, jakbyście trochę nie wiedzieli, czego chcecie. Bo jak macie bardzo dużo pracy, to byście chcieli odpocząć, a jak nagle wam zniknie parę godzin z kalendarza właśnie, to wtedy jest coś takiego, że no a to gdzie jest ta moja praca, gdzie są te moje pieniądze, to ja chcę, ja chcę, ja chcę. Tak jakbyście nie umieli się zdecydować. I może być tak, w tej sytuacji, kiedy wy nie umiecie podjąć decyzję, czy robię to, czy chcę odpocząć, czy co robię, czyli nie umiecie być zadowoleni z tego, co macie teraz, tylko cały czas chcecie czegoś innego, tak jakby wszechświat za was mógł podjąć jakąś decyzję. Czyli jeżeli wy cały czas narzekacie na nadmiar pracy, a chcecie odpocząć, to wszechświat za was podejmie decyzję, żebyście odpoczęli i na przykład wypadnie wam parę godzin z pracy. Nie wiem, zamkną firmę, klienci nie przyjdą, nie wiem, cokolwiek. No, co, ja nie wiem, co tam robicie, ale cokolwiek. Natomiast może być też tak, że wy sami dojdziecie do tego wniosku, że powinniście trochę odpocząć. Możecie się trochę nudzić albo możecie nie wiedzieć, czego chcecie. Możecie mieć takie, a nie przejmujcie się tym, bo to jest tylko chwilowe, to jest tylko w marcu. I to nie jeden znak ma dziwną energię w marcu. Lew też ma dziwną energię w marcu na pracę. I nie płaczemy jakoś. W każdym razie jest dziwna taka jakaś zawieszona, zamglona, zamydlona, iluzoryczna energia w marcu z jakiegoś powodu. I kochani, jeżeli wy nie jesteście pewni, co dalej robić, albo nie jesteście pewni, czego chcecie, to jeżeli możecie odpocząć, to odpocznijcie. Jeżeli możecie gdzieś wyjechać, jedźcie. Jeżeli możecie się czegoś uczyć w sensie edukacji, uczcie się, jak najbardziej tak. Rozwój tak. Wielkie inwestycje i ogromne wydatki albo planowanie jakiejś przemiany życiowej. Nie wiem. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Niektórzy z was zobaczą w tym miesiącu, że jakaś sytuacja lub sprawa nie ma sensu. Że coś nie ma sensu. Jesteście też bardzo zniechęceni do osób, których nie da się niczego nauczyć. Nie wiem, co te osoby robią u was w pracy, czy to są klienci, czy to są współpracownicy, ale bylibyście bardzo zniechęceni. Przykładowo, jakby na przykład przyszedł do was jakiś klient, który absolutnie nie zamierza zmienić swojego życia, ale oczekuje od was, żebyście wy za nich wszystko zrobili, no to moglibyście być bardzo zniechęceni. Pokazujecie nawet, że nie chcielibyście współpracować z osobami, które nie chcą sobie pomóc, a oczekują, żeby ktoś im tutaj dał tabletkę. Więc moglibyście być zniechęceni do takich klientów, do takich osób, również w pracy, jeżeli byście widzieli, że komuś coś mówicie, tłumaczycie, moglibyście odpuścić, moglibyście machnąć ręką. A pieprze, nie będę cię niczego uczyć, ty w ogóle nie umiesz się niczego nauczyć. Czego ty chcesz, człowieku? Wy moglibyście taką osobę u siebie w pracy zobaczyć, jeżeli to nie jest wasza energia. Odpoczynek? Tak. Nauka, rozwój? Też, jak najbardziej. Czego chcecie? Musicie wybrać. Podróż? Jak najbardziej tak. Ale duże wydatki, ogromne inwestycje i ogromne przemiany, jeżeli nie jesteście pewni, czego chcecie, jeszcze poczekać. Jeszcze
Poczekać. Miśki, dobra. Teraz szybciutko jeszcze cele do osiągnięcia. Cele do osiągnięcia. Aj, no tak mi się podniosło, kurde. Kochani, cierpliwość, nauka, małżeństwo, utrzymanie małżeństwa, zrozumienie jakiejś, czyjejś emocjonalności, jakiejś emocji, pójście w stronę zdrowia, cierpliwość, dbanie o ciało, wyzdrowienie, zdrowie. To wszystko jest pokazane pozytywnie jako cel do osiągnięcia, ale również nie wiem, naprawianie relacji, poprawianie relacji, skupienie się na własnej relacji albo cierpliwe jakieś rozwijanie czegoś w swoim życiu i to może być związane ze związkiem, z relacją, ale również może być związane z nauką lub z, jak się nazywa, z wykształceniem, z awansem jakimś, czy to społecznym, czy to w pracy, jakiś awans. Awans, no. I cierpliwość. Powoli Wam to może iść w marcu i Wy możecie być zniechęceni lub rozczarowani na początku, może tak być, ale Wam to będzie szło. I to jest najważniejsze. To coś, co chcecie rozwijać, będzie Wam szło. Misiaczki. Dobra. Wy z każdym znakiem. Zodiaku. Wy z każdym znakiem. Od baranka do rybeczek. Od baranka do rybeczek. Z barankiem macie pokazaną energię wychodzenia z klatki, pojednania, uwolnienia się i radości. Wydaje mi się, że dobra energia. Z bykiem też macie uwolnienie i podjęcie ważnej decyzji. O rozstaniu, rozwodzie albo o ślubie. No nie wiem, bo nie wiem, co robicie. Ale to jest związane z uwolnieniem. Jest też pokazane, że ktoś może powiedzieć prawdę, zwłaszcza na temat jakiegoś dokumentu albo na temat jakiejś decyzji. Z bliźniętami wyjdzie coś na jaw, co nie będzie miłe. To są karty, które wychodzą wtedy, kiedy na przykład ktoś się dowiaduje o zdradzie albo ktoś się dowiaduje o tym, że ktoś złożył pozew rozwodowy. Przykładowo, to jest przykład. Ale tego typu energia. Więc to może nie być miłe, jeżeli w ogóle coś wyjdzie na jaw, bo to nie musi być Wasza energia. Z raczulisiem bardzo, bardzo stabilny związek, małżeństwo i pieniądze. Stabilizacja, pieniądze, ale jednocześnie wychodzenie z jakiegoś, z czegoś toksycznego. Czyli polepszenie sytuacji. Ale jeżeli Wy mieliście romans z kimś, kto ma już małżeństwo, to wtedy te karty mówią, że się będziecie uwalniać z tego. Z lwiaczkiem obserwacja domu, obserwacja czegoś poza domem, obserwowanie czegoś w domu i poza domem. Możliwe poczucie kryzysu lub takiego czegoś, no to nie jest jakiś straszny kryzys, ale też coś zachwieje pod nogami, albo będziecie planować remonty, albo będziecie planować naprawianie związku. Jest też możliwe, że jeżeli nie jesteście razem z lwiaczkiem, to obserwujecie się nawzajem, ale nie dążycie do związku. Dwie panny mają pokazane, że mimo jakichś złych lat lub złej przeszłości, złej przeszłości i złych wspomnień, Wy macie pokazane, że patrzycie w przyszłość i widzicie światełko w tunelu. Może też być coś takiego, że dwie panny, że ktoś nie wraca i że nie jesteście razem. Nie wraca, ale ktoś czeka, że ktoś wróci, ale ten ktoś nie wraca. Z wagą jest totalna stagnacja, brak romansu lub totalna nuda w związku. Ze skorpionem jest pokazana karta tęsknoty i odezwania się. Ktoś się odezwie, zatęskni i się odezwie.
jeżeli nie jesteście razem. Jest też pokazane, że komuś brakuje dziecka albo kontaktu z dzieckiem, jeżeli takie coś jest możliwe. Z strzelcem pokonywanie przeszkód, ale nie bez lęku. To znaczy ktoś się boi, obawia się, ma obawę, robi czarnowidztwo, być może nie śpi po nocach, ale stara się pokonywać przeszkody na drodze do tego waszego związku być może, albo w tym związku. Z koziorożcem totalne wycofanie energii, zero romansu, być może zerwanie, a jeżeli jesteście razem i ktoś kogoś zdradzał, to zakończenie tamtego romansu. Z wodnikiem bardzo dużo pasji, ale jest jeszcze ktoś inny, czyli ktoś ma do wyboru wodnika i kogoś lub wodnik ma do wyboru pannę i kogoś, ale pasja jest ogromna i czujecie to oboje. Z rybami konwersacje, wyznania miłosne, bardzo możliwe. Ale również poczucie takie, nie możemy tego zakończyć, co by było gdyby, co by było gdybyśmy do siebie wrócili, co by było gdybyśmy się spotkali, ale to nie idzie, za tym nic nie idzie, o to mi chodzi. Jeżeli jesteście razem, to być może będziecie gadać o dzieciach, w sensie planować albo po prostu rozmawiać o dzieciach. To było z rybami. Dobra. Co osoba, o której myśli panna, chciałaby pannie przekazać? Co osoba chciałaby pannie przekazać? Wiem, że przekroczyłem z tobą pewną granicę. Przekroczyłam z tobą granicę. Miśki, widzę, że mi bateria siada, więc już nie gadam nic więcej. Trzymajcie się. Widzimy się na innych znakach. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. A na razie buziaczki. Pozdrowienka. No i pa, pa.